Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne zadanie z cyklu darmowych kodów petycji, czyli Ty masz zadanie, nie wiesz jak rozwiązać, wysyłasz do mnie, ja rozwiązuję za free i rozwiązanie wrzucam na YouTube'a. Kolejne zadanie jest od Wieszka, który wysłał do mnie następujące zadanie. Oblicz objętość i pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 12, wiedząc, że ściana boczna nachylona jest do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. Dobrze, zanim my cokolwiek będziemy tu liczyć jakieś pola podstawy, pola boczne, objętości i tak dalej, ja będę musiał wyliczyć sobie, bo tak, mam podstawę, czyli tu jest 12. No i tam też jest 12, tak? Ja będę musiał sobie policzyć kilka rzeczy, a mianowicie wysokość podstawy, to jest pierwsza rzecz. Wysokość ostrosłupa, to jest druga rzecz i wysokość ściany bocznej, to jest trzecia rzecz. Tak? Te trzy rzeczy musimy sobie ogarnąć. Oczywiście zaznaczymy sobie jeszcze ten nasz kącik, kąt 30 stopni między ścianą boczną a płaszczyzną podstawy. To jeżeli tutaj mam ścianę boczną zieloną, niebieską, zieloną i tu mamy wysokość, tak? To ta wysokość ze ściany bocznej, bo tu jest ściana boczna i płaszczyzna podstawy to też do wysokości. To znaczy, że ten kąt jest tu. Alfa. Jasne? No. Dobra. Lecimy od fioletowej krechy. Fioletowa krecha to jest oczywiście wysokość w podstawie, a wzór na nią jest A pierwiastków z 3 przez 2. No to A to jest 12. Pierwiastków z 3 przez 2, a więc nasza wysokość w podstawie to jest 6, 12 się skróci z 2, będzie 6, tu 1, a więc wychodzi 6 pierwiastków z 3. Jasne? Dobra. I od razu będę chciał sobie policzyć, ile to jest 1 trzecia wysokości w podstawie. Czyli to jest 1 trzecia razy 6 pierwiastków z 3. 1 trzecia z 6 to jest oczywiście 2. I teraz po co mi te 2 pierwiastki z 3? Bo to jest odległość odtąd dotąd. To jest 2 pierwiastki z 3, a odległość odtąd dotąd to jest 4 pierwiastki z 3, no bo razem ma być 6, tak? Bo bardzo ważna rzecz. Wysokość w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym spada w to miejsce, gdzie wysokość w podstawie dzieli się w stosunku 1 do 2, czyli mówiąc inaczej, tu jest 1 trzecia wysokości, a tu jest 2 trzecie wysokości. Dlatego sobie to policzyłem. OK? Dobra. Czyli to możemy ciach. No to możemy ciach. No i teraz jesteśmy sobie w trójkąciku następującym. Pionowo-czerwony. Tutaj mamy jakieś takie fioletowe 2 pierwiastki z 3. No i mamy siwą krechę jeszcze tutaj. Tak. I nasz kąt alfa tu. Jasne? No bo to jest ten zamalowany na siwo trójkącik. Czerwone, fioletowe i siwe. OK? No i teraz co? Albo robimy to z trygonometrii, albo robimy to z tak zwanych trójkątów charakterystycznych. Może ja to zrobię z trygonometrii. Czyli to jest oczywiście H, a to jest oczywiście złe H. To jest duże H, bo to jest wysokość ostrosłupa, a to jest wysokość boczna. Dobra, lecimy. Tak, wysokość ściany bocznej. Najpierw kosinus. Kosinus 30 stopni, tak, bo to jest tego kąta, to jest przyprostokątna, która jest przy kącie. To przeciw prostokątnej, a boczne. Kosinus 30 stopni to jest oczywiście pierwiastek z 3 przez 2 równa się 2 pierwiastki z 3 przez h boczne. Wymnożymy to sobie na krzyż, czyli pierwiastek z 3 razy h boczne równa się 2 razy 2 to jest 4, oczywiście pierwiastki z 3. Jeżeli podzielimy sobie to przez pierwiastki z 3, to one oczywiście po prostu znikną, czyli wyjdzie, że wysokość boczna równa się 4. OK, dobra, pam. Czyli wysokość boczna jest równa 4, a my sobie tutaj siwym zaznaczymy to kolorkiem 4. No to teraz na przykład tą wysokość można oczywiście albo też z trygonometrii, albo z Pitagorasa. Ja sobie to zrobię z trygonometrii znowu, czyli wezmę sin. Dlaczego z trygonometrii? Bo Pitagorasa większość umie, a trygonometrię niekoniecznie. Dlatego lepiej to poćwiczyć. Sinus alfa, czyli sinus 30 stopni, bo tu jest oczywiście 30 stopni, to jest przyprostokąta na przeciwkąta do przeciwprostokątnej, czyli do czwóreczki. Sinus
30 stopni to jest oczywiście 1 druga, równa się h przez 4, wymnożymy sobie to na krzyż, czyli 2h równa się 4, podzielimy sobie to przez 2, a więc nasza wysokość jest równa 2. Czyli tutaj sobie wrzucimy dwójeczkę. Fakt, mój rysunek może tego nie odzwierciedla, ale takie są wymiary. Dobra, no jeżeli my to mamy, tak, no bo co, no tu jest 12, takie krótkie, a tu jest takie długie 2, ale po to mamy. Tak, on jest bardzo niski, ten ostrosłup, ale szeroki w podstawie. Dobra, no i teraz co, no to wszystko mamy, co mamy policzyć. Bo oczywiście policzymy sobie, może na niebiesko, bo pod krawędzie jestem na niebiesko, pole podstawy ze wzoru a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Za a oczywiście postawiamy długość boku, czyli 12. 12 do kwadratu to jest 144. Pierwiastek z 3 przepisujemy, czwóreczkę przepisujemy. Tu się elegancko to skraca, 1,36. A więc ostatecznie pole podstawy to jest 36 pierwiastków z 3. Policzmy sobie pole boczne. To są oczywiście trzy pola ścian bocznych, tak, bo są trzy ściany boczne. Czyli to będzie 3 razy pole ściany bocznej to jest 1 druga razy, no podstawa to jest 12 i razy nasza wysokość, którą sobie wyliczyliśmy, 4. Połowa z czwórki to jest 2 razy 3 to jest 6 razy 12 to jest 72. No. Pole całkowite to są pole podstawy plus pole boczne, a więc 36 pierwiastków z 3 plus 72. Objętość to jest wzór oczywiście 1 trzecia pole podstawy razy wysokość ostrosłupa, czyli to jest 1 trzecia razy pole podstawy to jest 36 pierwiastków z 3, a wysokość ostrosłupa to jest 2. 1, 12, a więc ostatecznie nasza objętość to jest 12 razy 2, 24 pierwiastki z 3. Koniec. Jest nie takie straszne zadanie. Tak? Szczerze powiedziawszy, to jest jedno z podstawowych zadań. Może inaczej, na poziomie gimnazjum to jest takie zadanie już na piąteczkę. Dlatego, że trzeba wykorzystać nie trygonometrię, tylko w tym kącie alfa faktycznie te trójkąty charakterystyczne. Tak? Przypominam, że trójkąty charakterystyczne to są te trójkąty, w którym jakby sobie trójkącik tu było 30 stopni, tu było 60, to był kąt prosty, to ten bok miał długość A, ten miał bok długość 2A, a ten miał A pierwiastków z 3. No i nam się tutaj to idealnie zgadza, bo jeżeli A jest tutaj pionowo, no to to jest 2. Czyli 2A, 2 razy 2 to jest 4. A razy pierwiastek z 3, czyli 2 razy pierwiastek z 3, to są 2 pierwiastki z 3, więc wszystko jest ok, tak? I jest szybciej to w ten sposób ogarnąć. No ale trzeba znać ten trójkąt, tak? Więc na poziomie gimnazjum z tego, na poziomie szkoły średniej albo też z tego, bo w końcu to też teoretycznie znacie z gimnazjum, albo właśnie trygonometrią, tak jak ja to zrobiłem. No. Pytania w komentarzach, łapki w górę jak się podoba, a ja zmykam do kolejnych zadań od Was. Na razie.